Hej, cześć, witajcie, ludziska, z tej strony Radek. I mam dla was specjalnie dzisiaj w dzień premiery Total War Warhammera, ale zanim przejdziemy do dalszej kampanii, zanim rozpoczniemy wszystko, to chciałbym jedno bardzo ważne słowo. Słuchajcie, nagrałem już odcinek. Już go skonwertowałem i już miał wychodzić na YouTube. I nagle okazało się, że miał desynchro. Czym był problem? No, desynchronizacja niestety polegała na desynchro dźwięk, a wideo. Mam nadzieję, że w tej chwili tego nie będzie, ale jeśli to się przydarzy, to po prostu nie będę miał opcji tak naprawdę jak nagrać, ponieważ żaden inny program oprócz Shadowplaya nie chce mi nagrywać Total War Warhammera. Jestem ogromnie zawiedziony, ponieważ czuję tutaj spisek po prostu twórców gry na moją przyszłość YouTube'ową. Dobrze. Ale już tak, koniec żartów. Naprawdę jest jakiś problem. Nie wiem, czym to jest spowodowane, ale Actionem, Frapsem, żadnym z tych programów podstawowych nie idzie przechwytywać niestety wideo z gry. A w momencie, kiedy nagrałem sobie Shadowplayem NVIDIA-owskim, to okazało się, że miałem desynchronizację dźwięku, który nagrałem Audacity, osobnym programem. Na chwilę obecną nagrywam wszystko w jednym programie. Zawierzyłem wszystko Shadowplayowi. Zobaczymy, jak sobie da radę. Słuchajcie, rozpoczynamy kampanię. Opcje, może grafiki, może wam pokażę, żeby nie było zaawansowane. Gramy sobie na bardzo wysokich opcjach. W sumie to bardziej nawet na ultra. Jakość traw. Właśnie, wygląda na to, że rozegrałem 40 minut i gra bardzo stabilnie działa. To pozwolę sobie zmienić wszystko na ultra. Więc zagramy sobie w praktyce na maksymalnych, tam oprócz jakichś wodotrysków. Startujemy sobie nową kampanię, oczywiście, bo nie będziemy kontynuować tego, co było wcześniej. I zagramy sobie, słuchajcie, jedną z tych pięciu frakcji. Imperium, krasnoludy, zielonoskórzy, wampiry bądź wojownicy chaosu i każda, czym się specjalizuje. I słuchajcie, zagramy sobie wampirami. Tak jak ustaliliśmy w naszej grupie Five Sides of War, że będziemy sobie, każdy z nas będzie grał osobną frakcją. I tak się podzieliliśmy, że mi wypadły akurat wampiry. Nie będziemy tego negować, po prostu sobie rozegramy kampanię. Pierwszą kampanię rozegramy sobie tą oto frakcją. Zobaczymy oczywiście, jak dalej to wszystko będzie się toczyć. Powiem wam szczerze, że po 40 minutach rozgrywki grało mi się naprawdę bardzo miło, bardzo sympatycznie i chciałbym to kontynuować, ale oczywiście muszę rozpocząć od nowa. No ale jestem troszeczkę zdenerwowany, więc musicie mi wybaczyć. I to też odbije się pewnie na jakości tego materiału, znaczy na moim komentarzu, bo nie będzie taki naturalny, jak był za pierwszym razem. Okej, słuchajcie. Wampiry. Mechaniki frakcyjne. Może zdobywać tylko terytorie należące do innych frakcji wampirów lub ludzi z wyjątkiem Norski. O, i to jest dobre pytanie w ogóle. Co oni chcą powiedzieć przez może zdobywać tylko terytorie należące do innych frakcji wampirów lub ludzi? Co jeśli chcemy zająć sobie na przykład terytoria krasnoludów, zielonoskórych, czy pójść na chaos? No właśnie, to się dopiero okaże w grze, ale mam nadzieję, że twórcy jakoś to wytłumaczą sensownie, albo po prostu tutaj jest tak napisane, że my myślimy, że nie możemy, a okaże się, że możemy, ale pod jakimś warunkiem, czy coś tak dalej. Nie wiem, zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać. Wskrzeszenie umarłych. W każdej prowincji można wskrzeszyć umarłych, by zyskać nowe jednostki. Sławne pola bitew zapewniają premię do jakości ilości wojsk. To też jest takie dość specyficzne oczywiście dla frakcji wampirów, no to jest oczywiste, tak? Po to jesteśmy. W ogóle cholernie podoba mi się klimat gry. To trzeba przyznać, że stworzyli tutaj naprawdę bardzo takie fajne, małe arcydzieło. Spaczenie. Spaczenie wampiryczne może rozprzestrzeniać się pod terytorium wroga, prowadząc do problemów z ładem publicznym oraz buntów. To też jest taka cecha faktycznie naszej frakcji oczywiście. Jak to wszystko będzie polegać i tak dalej, to ja wam powiem już w grze, ponieważ troszeczkę się z nią zapoznałem. Oczywiście nie jest to poziom chociażby Temera, który z tego co widzę ma 40 godzin w tym tytule. No ale cóż, dostał wcześniejszą wersję, wygląda na to, że robił chyba recenzję i tam ma wtyki w orgu, więc tam jest ogólnie członkiem orga polskiej społeczności, której pewnie niewielu osób wie niestety. Ja do niej tam w jakiś sposób należę, ale jestem tylko i wyłącznie tam zwykłym użytkownikiem. Dobra. Najlepsze jednostki. Warghulf. Jest to... jak widzicie, to też jest nowość w Total Warach, czyli
Do dyspozycji będziemy mieli tak naprawdę jedne z potężniejszych jednostek ogólnie w całej naszej armii, ale jest to tylko jedna jednostka. Nie ma tak, że jest jakaś grupa powiedzmy 6 czy 7, dlatego to jest wszystko zbilansowane. To nie jest coś takiego, jak na przykład mogliście zauważyć w moich kampaniach powiedzmy z Medievala i w modyfikacji, gdzie tam na przykład w trzeciej erze mamy jednostki troli, których jest 7 albo 8 w oddziale, czy tam 6. Nie pamiętam już dokładnie. I to zawsze było nie do przejścia. Tutaj w momencie, kiedy mamy jedną, to ona nie jest... Jest to cholernie potężna jednostka. Taka jest prawda. Ale nie jest to jednostka niezbalansowana. To jest bardzo ważne. Skrzydła tym masz Karon, czyli to jest jednostka latająca. Pancerz przeciw pancerza skuteczny przeciwko dużym wrogom wywołuje terror. Coś troszeczkę na wzór Nazguli z Władcy Pierścienia. No i przeklęte zjawy, jazda. Przebicie pancerza, eteryczny straż przedniej wywołuje terror. Ogólnie nasza frakcja polega na tym, żeby przerazić przeciwników i zmusić ich do ucieczki, a w momencie, kiedy oni będą uciekać, to my będziemy ich po prostu mordować. Okej. Początek jest normalny. Styl gry, potężna magia bojowa, w tym skrzeszenie nowych jednostek spośród poległych. Bardzo potężna, potężny czar i on będzie nam... Kurczę, on będzie naprawdę mógł wygrywać bitwy, a nawet całe kampanie, bo zobaczycie, jaki on będzie... Znaczy, ja się spodziewam oczywiście tego, że taki będzie, no chyba, że zostaną na niego nałożone jakieś ograniczenia. Mam nadzieję, że nie, bo to pomimo tego, że frakcja może być drobnie niezbilansowana, ale na przykład, powiedzmy, Imperium będzie miało jakieś inne bonusy, my będziemy mieli ten bonus. Chodzi mi o to, że teoretycznie może się to wydawać niezbilansowane, ale jednak patrząc na przykład na umiejętności innych frakcji, na przykład krasnoludów, zielonoskórych czy chaosu, to się wszystko okaże, że przewaga w danym sektorze gry okaże się być niewystarczająca, żeby po prostu zmiażdżyć przeciwnika, bo on będzie miał przewagę w innym. Myślę, że dobrze to wytłumaczyłem, albo przynajmniej starałem się. Jednostki wywołują strach, wywołując dyscyplinę wrogów, rozpadanie się, gdy jednostki przegrywają, zamiast uciec, ulec rozbiciu, zaczynają ponosić większe straty, czyli zamiast po prostu zdezerterować, to... stają się po prostu słabsze, tracą swoje statystyki. Kolejna fajna sprawa to oczywiście to, że na przykład pancerz, dyscyplina, prędkość, atak, zwarciu, obrona, zwarciu, siła, broni i premia do szarży. To mi się bardzo podoba z tego względu, że nie mamy w końcu takich... znaczy to jest jakiś tam powrót do Medievala, gdzie mieliśmy takie podstawowe informacje. Nie ma czegoś takiego, co było chociażby w poprzednich tytułach, celność, szybkostrzelność, atak zwarciu, atak takim. Mieliśmy powiedzmy 20 statystyk i oczywiście z tego sobie wyliczaj, nie wiem, na kartce papieru czy coś tam, czy ta jednostka będzie lepsza czy nie, a później tak się okazywało, że na przykład ci pocieli tamtych. Więc tutaj troszeczkę ułatwienie. Myślę, że to jest jakiś zwrot do nowych graczy i Warhammer sam jest jakimś tam zwrotem do nowych graczy, ponieważ nie mamy odświeżania poprzednich tytułów czy gry, poprzednich części, czyli ktoś, kto na przykład widzi sobie, że kurczę, wychodzi już Medieval 3, no to kurczę, nie grałem w pierwszej części, nie wiem co tam, no nie będę się na to, nie będę się kusił, tak, żeby w to zagrać. Ale jak ktoś widzi, że no, Total War Warhammer, mój ulubiony świat, i patrzy, jest przystępny, tak, oczywiście trochę się trzeba pouczyć, ale gra jest ogólnie przystępna. Okej, no i brak jednostek strzeleckich, to jest akurat wada naszej armii, ale... Okej. Okay. Słuchajcie, zagrałem sobie Manfredem Karsteinem, bo Heinrich Kemmler no nie wygląda zbyt zacnie. Krótko mówiąc. Tak, i tylko o to chodzi. I każda z tych ma jakieś tam inne jednostki początkowe. Przywódca frakcji, potężny wojownik, walczący wręcz, przywódca i czarodziej, ma dostęp do domeny wampirów i śmierci. Efekty frakcji, zasięg ruchu na obiepie kampanii plus 5%, to jest dużo, ale to oczywiście wynika z faktu, że nasze jednostki nie mogą przebywać na obszarach należących do innych frakcji, ponieważ ulegają wyniszczeniu. To tak, gdyby była zima w Romie dwójce na przykład. Otrzymanie minus 10% dla jednostki Grobowej Straży i Czarnych Rycerzy. Stopień trudności bierzemy sobie... Słuchajcie, zagrałem na wysokim 40 minut. Okej, okay, nic nie zrobiłem w tym czasie prawie. Zaraz grałem jedną bitwę i ogarnąłem grę. Ale zagrałem sobie na bardzo wysokim. No mam nadzieję, że chociaż w tym momencie gra mnie nie stroluje i nie będzie dysynchronizacji, bo jeśli będzie, to nie pozostanie mi nic innego, jak tylko wrzucić ten odcinek, ponieważ nie mam całego dnia, żeby próbować nagrywać, poza tym nie mam tak niestety. Ale nie mam tak naprawdę jakiejś... innej możliwości nagrywania, ponieważ żaden program mi nie działa,
A co by to mogło oznaczać? Nie wiem, jeśli ktoś mi napisze, że na przykład nagrywa actionem bądź frapsem, co jest właśnie bardzo dziwne, ponieważ zrobiłem sobie testy i każda inna gra, chociażby ROM 2 czy Shogun 2, nagrywało mi. Tylko Warhammer ma ten problem, więc nie jest to problem gdzieś tam z systemem, tylko albo z moją wersją Warhammera. Więc jeśli ktoś, kto po prostu nagrywa albo bawi się w coś takiego, mógłby mi powiedzieć, czy on ma możliwość nagrywania innymi programami, to byłbym bardzo wdzięczny, ponieważ to będzie skutkować po prostu na kolejne odcinki. No dobrze, ale na chwilę obecną rozpocznijmy kampanię i zobaczymy sobie filmik wprowadzający. A ja w tej chwili milknę. No, bo w sumie co innego mogę robić. Wojna jest wieczna. Nieunikniona niczym grób. Stary świat to trup gnijący w jego czeluściach. Głupcy twierdzą, że warto go ratować. Istnieją jednak stworzenia pragnące sprowadzić nań wieczną noc. Jam jest powiernikiem sekretów domeny tych, którzy dysponują podobną mocą. Manfred powstał z martwych raz jeszcze. Zmierza ku ruinom swego rodowego zamku Drakenhof. Przekazałem mu bowiem złe wieści o zajęciu twierdzy przez pewnego mistrza nekromancji. Manfred musi odbić pradawną warownię i zniszczyć ukrywającego się w niej uzurpatora, bądź nagiąć go do swojej woli. No dobrze, mieliśmy bardzo klimatyczny wstęp. Właśnie, wypowiem się teraz, pierwszy odcinek będzie troszeczkę krótszy niż inne, znaczy postaram się zrobić 25-minutowy. Ale muszę to jeszcze wrzucić, a przed... No, tak naprawdę mam godzinę na to, więc trochę lipa. Nie wiem, czy zdążę nawet tak naprawdę opublikować ten odcinek do godziny 15. Pewnie nie, ponieważ jeszcze muszę go skonwertować, wrzucić. No chyba, że nie wiem. Nie będę musiał tego zrobić. To będzie jakiś szok. Znaczy nie będę musiał skonwertować, nie wiem, ale raczej tak będę musiał. Zawiłe to jest. Posłuchajcie mnie. Ze względu na to, że już troszeczkę grałem, to powiem wam tak. Daily Patch, który wyszedł dzisiaj... od razu o godzinie 9 odblokowano grę i od razu wszedł patch. No cóż, życie. Niech sobie wejdzie lepiej, ale niech gra działa dobrze. I to jest właśnie to, co chciałem powiedzieć. Słuchajcie, gra ma bardzo fajne, stabilne FPS-y. Niestety czasami, znaczy stabilne, ma bardzo wysokie FPS-y, ale czasami ma, szczególnie przy ładowaniu, jakieś spadki. Obawiam się, że to właśnie te spadki FPS-ów mogą prowadzić do tego, że dźwięk nagrywany innym programem po prostu mi się zbugował. No chyba, że teraz też będzie zbugowany, to już nie mam siły na to tak naprawdę. Ale okej, bądźmy dobrej myśli, cały czas mówię o tym, a nadal wierzę, że wszystko będzie naprawdę okej. Czy ktoś poznaje głos tego pana tutaj przed chwilą, który nam czytał? Tak, jest to ktoś z bardzo popularnej gry jeszcze kiedyś, z Gothica. Ale teraz oczywiście piszemy w komentarzu, o kogo nam chodzi. Bo ja wam teraz tego nie zdradzę na materiale, to jest wasze zadanie domowe. I sam wstęp, słuchajcie, to sam wstęp rozpoczyna niejako fabułę Total War'a, ponieważ jest to jedna z nielicznych gier właśnie tej serii, gdzie twórcy postanowili zaimplementować nam bardziej niż słabą fabułę. Znaczy, oczywiście Total War nie potrzebuje fabuły, dlatego troszeczkę zamek Drakenhof znowu było to dla mnie dziwne. Pozwól przyjacielu, że to troszeczkę cię będę przegłaszać. Tego niestety nie można pominąć, ale...
zasiadającym w siedzibie swoich przodków. Przed nami mnóstwo pracy. No dobrze, nie będę już tam mu przeszkadzał. Kontroluje ziemię na północy aż po rzekę Styr. Konflikt jest nieunikniony, ale to ty zwyciężysz. Przejmij ich ziemię, spal krypty i wyślij przeciw nim ich własnych zmarłych. W górach na południu aż roi się od krasnoludów. Póki tam są, twoja ojczyzna nigdy nie będzie bezpieczna. Z czasem trzeba będzie wyplenić te pokurcze. Ród von Karsteinów stworzono do rzeczy wielkich. Czeka cię chwała, jeśli odważysz się po nią sięgnąć. I tak oto mamy wstęp, słuchajcie. Nie pamiętam, na jakim poziomie jest doradca, to jest... Nieważne na chwilę obecną. Ponieważ troszeczkę już wam w tej chwili wytłumaczę. Powiem szczerze, że pierwszy raz, kiedy zobaczyłem tutaj Warhammera, jego całą... Zabrakło mi oczywiście słowa, jak opisać. To jest dość ważne słowo. Dobra, nieważne. Jak zobaczyłem ogólnie, co się dzieje na ekranie, jak to wszystko... Interfejs. No, wiedziałem, że mi to wróci. Jak wygląda interfejs, stwierdziłem, no tak, typowy ROM 2. I powiem szczerze, że nie jest to wcale głupie rozwiązanie, dlatego że troszeczkę się do tego przyzwyczaiłem. Jasne, są drobne zmiany, ale gra wygląda dość podobnie pod tym względem. Tak samo jeśli chodzi o rozstawianie jednostek. Oczywiście Warhammer jest grą znacznie bardziej rozbudowaną. Nawiąż walkę z wrogiem, dostaniemy za to mroczną magię. Mroczna magia oczywiście jest tutaj odpowiednikiem naszych pieniędzy. Pokonaj armię Tempelhof i pierwsze co już wam wspominałem, gra działa bardzo dobrze. W tej chwili mam 80 FPS-ów przy maksymalnych ustawieniach graficznych. Zaraz rozegramy sobie bitwę, ale zobaczymy, czy jeszcze w tym odcinku, czy w następnym, bo chciałbym wam bardzo długo, dużo potłumaczyć. Nie odpaliłem samouczka, bo w samouczku automatycznie otrzymalibyśmy zadanie, idź i bij się. Tak, oczywiście, w cudzysłowie. Chciałbym wam pokazać dokładnie, jak wygląda cała gra. Mamy oczywiście poziom rozwoju miasta, który, jak widzicie, wygląda w każdej turze 20. W momencie, kiedy będziemy mieli 300, będziemy mogli... Kiedy będziemy mieli nadwyżkę 2, będziemy mieli opcję rozbudowania naszego zamku. Zamki tutaj oczywiście też pełnią bardzo ważną funkcję, bo to one są siedzibą przynajmniej naszej stolicy. Nie wiem, jak to wygląda wśród innych frakcji, ponieważ jeszcze nie grałem najzwyczajniej w świecie. Nasza postać. To, co chciałbym akurat zwrócić bardzo uwagę, legendarni lordowie tak zwani są tutaj cholernie ważnymi postaciami. Bardzo dobre, dlatego że to nadaje klimatu. Moim zdaniem fajne posunięcie twórców, ze względu na to, że te jednostki są nie dość, że przepotężne, ponieważ są w stanie zniszczyć połowę oddziału wroga, takiego naprawdę solidnego oddziału wroga, a tych słabszych całe. Używają magii oczywiście, rzucają zaklęcia, a także dają oczywiście naszym jednostkom bonusy, no jak to każdy generał. Dlatego tutaj dlatego armia bez generała jest tak naprawdę tutaj armią dwa razy słabszą. To nie jest tak, że, no dobra, tam jakiś generała poślemy pierwszego lepszego, jak w każdej poprzedniej grze było. Tutaj generał faktycznie jest kimś bardzo ważnym. Kolejne to oczywiście te potwory. Tutaj mamy na przykład nietoperze, które są typowym mięsem armatnim, ale za to Warkhul, nie wiem, czy to dobrze wymawiam, jest za to bardzo jednostką przydatną i naprawdę potrafi zrobić zamieszanie na tyłach wroga, co zaraz wam postaram się zaprezentować. Kolejny to podział na prowincję, mamy to samo, co było w ROM 2, czyli Drakenhof, Eschen i Waldenhof, to wszystko należy do jednej prowincji. Mamy tutaj inną prowincję, to będzie zamek Tempelhof i... Dokładnie, jeszcze fort, ale tego fortu nie mamy odkrytego. On się znajduje chyba w tym miejscu, albo tutaj. I ogólnie mapa, bo to chciałbym wam pokazać, jest naprawdę olbrzymia. Więc zanim my zajmiemy tak naprawdę te tereny, to minie troszeczkę czasu. Później walka z Imperium. Imperium rozciąga się w tym miejscu. To jest Imperium. Zobaczcie, my jesteśmy w tym miejscu i zanim zajmiemy, to minie na pewnie kilka odcinków. I dopiero wtedy tak naprawdę połączymy sobie Sylwanię, bo to jest nasze pierwsze zadanie. Potem trzeba będzie się ruszyć na krasnoludy, na południe,
i tak dalej. Więc ogólnie kampania powinna trwać długo, ale oczywiście nie możemy tego wam, nie mogę tego wam obiecać, ponieważ jak wiecie, Total War'y mają to do siebie, że poznaje się je dopiero po 30-40 godzinach. Temer uważa, że Warhammer nie jest grą, znaczy wymieniłem nim jeszcze przedpremierowo zdanie, twierdził, że Warhammer no niestety nie sprawił u niego jakiegoś zachwytu. Wręcz mnie twierdzić, że jest to jeden ze słabszych Total War'ów. Oczywiście musimy to sprawdzić. I okej. Słuchajcie, ruszmy się w końcu naszym generałem. Rozegram tą bitwę, chociaż troszeczkę się obawiam. Tutaj mamy jeszcze wiry magii, które... to jest takie losowe tak naprawdę. Jak widzicie, one tutaj się znajdują, te wiry magii. On chyba jeszcze tutaj powinien przychodzić niedługo. To są bardzo losowe wiry występujące do danej prowincji, które... słowa mi brakuje. Chodzi o to, że oczywiście dzięki tym wirom magii możemy rzucać zaklęcia. One determinują tak naprawdę to, ile tych zaklęć będziemy mogli rzucać i no jak bardzo to nam się przyda podczas bitwy. Okej, podejdźmy tutaj troszeczkę. Możemy sobie skrzesić umarłych na samym początku i ja to zrobię ze względu na to, że kosztuje to jedynie 600 sztuk naszej mocy, ale to oczywiście mroczna magia, ja to będę nazywał złotem, bo ja jestem tak przyzwyczajony do w każdym Total War'ze mówię złotem, tylko szczególnie się przyzwyczajam do koku. Słuchajcie, wielka księga, zobaczcie, Total War Warhammer jest ogromnie rozbudowaną grą. Na przykład Liber Necromantica, potężny tekst techniki splątania, jeden z 9 ksiąg, zawiera opis niezliczonych obrzędów, pozwalających zwiedzić gniewne duchy i tak dalej. Każda z tych księg pozwala w jakiś sposób zbadać kolejne... to jest oczywiście technologia, tak? Odpowiednik technologii. Pozwala oczywiście kolejne bonusy dla danej frakcji. Ja sobie stwierdziłem, że księgę Arkhana jednak będzie najlepiej ze względu na to, że koszt werbunku szkieletów, które mimo wszystko będą w tej chwili tak naprawdę naszą główną osią, więc te trzy tury to akurat... akurat te trzy tury, no nie uda mi się zbadać, ani wybudować wielu innych, chociażby tego kurhanu, który w tej chwili sobie zlecam do rozbudowania, ponieważ chcę mieć możliwość grobowej straży. Jest to, zobaczcie, jak potężna jest ta grobowa straż w porównaniu do szkieletów włóczników, których też będziemy mogli, a chociażby do właśnie naszych szkieletów wojowników. Już na takim poziomie, na jednym poziomie w górę mamy ogromną różnicę i to widać podczas bitwy. To samo trzeba będzie się przyzwyczaić tak naprawdę do jednostek. Ja oczywiście zanim ogarnę moją armię, słuchajcie, no nie możecie ode mnie wymagać, żebym na samym początku rozgrywał jakieś potężne bitwy. W ogóle zaraz jeszcze chcę wam pokazać rozbudowanie, jak jest rozbudowane, jak bardzo RPGowo jest tutaj rozbudowana nasza postać. Dlatego to, co wspominałem na początku, że to jest chyba najważniejsza zmiana w porównaniu do innych tytułów serii, czyli generał tutaj jest tak naprawdę bogiem i carem, panem i władcą. Bez niego armia jest bardzo słaba. Możemy zdobywać oczywiście poprzez wygrywanie bitew pancerze, bronie, talizmany, zaklęcia, arkana i wierzchowce. Wierzchowce będą potem oczywiście przydatne na przykład chociażby w bitwie, ale ja chcę zdobyć takiego jednego cudownego, którego chyba trzeba będzie zbadać w umiejętnościach, do których oczywiście przechodzimy. Oczywiście każda z tych broni, zbroi i tak dalej daje bonusy, które tutaj możecie zobaczyć. Zobaczcie, ile tego jest. Oczywiście opisać w jednym odcinku nie jestem tego w stanie. Ale mam nadzieję, że oczywiście w trakcie kampanii wszystko wam jasno wytłumaczę. Sam jestem jeszcze zielony, ale troszeczkę już jednak w tym czasu spędziłem, troszeczkę poczytałem. Tutaj właśnie widzicie, że mamy chociażby na początku mamy opancerzoną nocną marę, potem mamy piekielny rumak, ożywiony smok i to są właśnie, w międzyczasie można zdobywać te jednostki. Właśnie nie wiem do końca, jak to jest. To chyba zdobywa się w bitwach. Za to tutaj rozwijamy. Oczywiście to jest każdy poziom bohatera, daje nam kolejny punkt umiejętności i możemy rozwinąć jedno z tych drzewek. Pytanie brzmi, czy można w trakcie całej kampanii rozwinąć wszystkie. Ja bym bardzo oczywiście tego chciał. Tylko zważywszy na to, ile tego jest, spodziewam się, że może to wymagać powiedzmy 60 poziomu bohatera, co
wydaje mi się absurdalne, więc czuję, że maksymalnie będzie 30 albo coś w tym stylu i trzeba będzie tak naprawdę położyć nacisk na jedną z tych linii. Obawiam się, że tylko na jedną z tych linii, bądź rozwinąć każdą do jakiegoś stopnia, do którego będziemy chcieli. Więc jeżeli zdobędziemy punkty, to ja wam już wtedy opowiem, w którą sobie technologię pójdziemy. To na razie wam chciałem tylko przedstawić, jak to wygląda. Czy coś jeszcze jest ciekawego? Oczywiście możliwości werbunkowe na samym początku naszej prowincji są niewielkie, ale dlatego właśnie rozwijamy kurhany. Kolejna sprawa to oczywiście znaczy to jest bardziej posegregowane, żeby było bardziej przystępne. Ja cały czas zaznaczam od samego początku, że ta gra jest stworzona moim zdaniem pod nowych graczy. Czy to źle? Absolutnie myślę, że nie. Dla mnie to też jest fajniejsze, jeśli ta gra jest na samym początku bardziej przystępna, ja się mogę jej szybciej nauczyć. Zobaczcie, mamy posegregowane do infrastruktury wsparcia wojskowego i werbunek wojskowy. Wsparcie wojskowe to oczywiście coś takiego jak doświadczenia dla jednostek, jakieś pancerze i tak dalej. Infrastruktura to oczywiście chociażby szybkopalni, który też sobie teraz rozbudujemy ze względu na to, że pieniążków czuję, że będę potrzebował sporo, chociaż zastanawiałem się jeszcze nad klatkami, bo one i też dają przychód, ale dają też ład publiczny. Choć na chwilę obecną ład publiczny w Drakenhof jest duży i zakładam, że skoro jest to moja stolica, to ten ład faktycznie będzie się na takim poziomie utrzymywał. Szybkopalni sobie w takim razie budujemy i czekamy 2 i 3 tury, aby mi się to wybudowało. A w tym czasie dochodzi do starcia z Dieterem Pedantem. Fajna nazwa. I słuchajcie, pierwsza bitwa, którą musimy sobie rozegrać i którą rozegramy sobie w kolejnym odcinku. Wiem, że to troszeczkę chamskie, ale nauczony doświadczeniem, słuchajcie, chcę sprawdzić, czy to przypadkiem właśnie na przykład ekrany ładowania nie tworzą mi desynchronizacji, a mamy 27 minut, więc dzięki serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że początki wam wytłumaczyłem troszeczkę tych podstawowych zasad, podstawowej mechaniki gry, a na pierwszą bitwę zapraszam w kolejnym odcinku. A kiedy odcinki będą się pojawiać? Słuchajcie, uważam, że codziennie. Na pewno będę ich nagrywał tyle, ile będę tylko mógł. A no niestety dzisiaj sobie na kolejny pozwolić nie mogę, a raczej na chwilę obecną. Dopiero potem, kiedy wrócę z... No. Wrócę pod wieczór, więc pod wieczorem zapewne usiądę, nagram sporo odcinków, odpalę konwertowanie na noc i powrzucam wam. Jeśli będę miał ich sporo na zapas, to będziecie dostawać nawet 2 dziennie. No i oczywiście nie zapomnijcie na sam koniec ocenić filmu. Dzięki serdecznie za uwagę. Trzymajcie się. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Mówił dla was Radek jako Manfred von Karstein. Bye bye.